Dzień dobry, a może dobry wieczór. Wszystkich miłośników kina, muzyki, telewizji, plastyki witam w kolejnym odcinku serii To Lubię, czyli propozycje kulturalne ze znakiem jakości, które polecam, rekomenduję, przeczytałem, obejrzałem, wysłuchałem. I dzisiaj tradycyjnie już to będzie Płodozmian. Opowiem o nowościach, ale niekiedy także klasyce, tak literackiej, jak i muzycznej. Do rzeczy, bo sporo propozycji do omówienia i do rekomendowania, trudne słowo. Zaczynamy od muzyki i to są rzeczywiście bardzo ciekawe propozycje. Sonia Bohosiewicz. Nikomu tej artystki przedstawiać nie muszę. Jedna z najpopularniejszych i najsympatyczniejszych aktorek, ale w tym kontekście ważne jest to, że jedna z najlepiej śpiewających. 10 sekretów Marilyn Monroe, czyli Sonia Bohosiewicz na jazzowo, na swingowo, rockabilly, no przede wszystkim jazz. Trochę znamy ten repertuar, ponieważ Sonia była jedną z bohaterek mojej książki Aktorki Odkrycia. Promocja tej książki odbyła się również w Centrum Sztuki Mościce. I oprawą muzyczną był ten koncert, który teraz możemy posłuchać z udziałem Soni Bohosiewicz. Gośćmi były również m.in. Dorota Segda i Katarzyna Gniewkowska. A teraz będziemy mogli słuchać evergreenów, nie tylko Marilyn Monroe, ale także Franka Sinatry na przykład, właściwie non-stop. Dwie wielkie postaci jazzu w Polsce, skoro już jesteśmy przy jazzie, Henryk Miśkiewicz i Dorota Miśkiewicz, ojciec i córka, nagrali wyjątkową płytę, wyjątkowo piękną płytę, Nasza Miłość. No, w tym tytule mieści się wszystko. To są piosenki, pieśni, partie, pieśni nie, partie jazzowe, do muzyki Henryka Miśkiewicza oczywiście, ale z tekstami Ewy Lipskiej, Grzegorza Turnała czy Wojciecha Młynarskiego jeszcze. Bardzo Państwu polecam tę płytę. Opowieści o miłości, o uczuciu, o tym, co czujemy raczej niż możemy, potrafimy opisać, pokazać, chociaż artyści czynią to nieustannie. I tutaj płynnie przechodzimy do artystki z włoskimi korzeniami, aktorki i piosenkarki Moniki Mariotti, Spaghetti Polonaise, wytwórnia Luna wrocławska, wspierająca wydawniczo Przegląd Piosenki Aktorskiej. I mamy tutaj evergreeny włoskiej piosenki, szansony, kansony, standardy typu Americano, Guarda, Che Luna, Volare czy Malarazza, znane również z kina, ostatnio z Wielkiego Piękna na przykład, ale wszystko puentuje Mambo Italiano, są spolszczenia, są niespodzianki na tej płycie, piękne aranżacje i przede wszystkim wokal Moniki Mariotti, która jak nikt inny czuje włoską muzykę. Anioły w kolorze to z kolei wydanie koncertu, przeglądu piosenki aktorskiej w reżyserii Pawła Passiniego, w którym to Justyna Steczkowska, Justyna Szafran, Justyna Antoniak, Maja Kleszcz, Kinga Price, Natalia Przybysz, Renata Jett, Natalia Grosiak, Justyna Antoniak, Stanisława Celińska wykonują, interpretują, trawestują tematy pieśni, piosenki Ewy Demarczyk i są to bardzo zaskakujące interpretacje. Oczywiście nie zestawiam je z oryginałem, bo jest to niemożliwe, ale na pewno rzecz inspirująca. Kondraccy, ojciec i syn, mamy jakieś takie rodzinne tutaj zestawienia dzisiaj w moim okienku. Jakoś przełomowa jest ta płyta, dlatego że to jest muzyka pisana dźwiękiem, pisana głosem, no dźwiękiem oczywiście, ale głosem i odgłosami zwierząt. Myślę, że takiej płyty po pierwsze nie było, po drugie jednak to zestawienie, że ojciec tu się pojawia, znany oczywiście ze współpracy na przykład z Anią Dąbrowską czy ze Smolikiem, pojawia się w chórkach, a pierwsze skrzypce
należą do syna, Życie roju, ekologiczna, mistyfikacyjna opowieść o zależności, o miłości, o buncie, różne kolory. A skoro mowa o muzyce, idziemy dalej, ale jesteśmy cały czas tu i teraz. 40 lat w branży muzycznej. Lady Punk, proszę Państwa, płyta na 40-lecie to jest niemożliwe, ale jest możliwe. I oni są ciągle w formie. Może to nie jest muzyka, która dzisiaj zmieniałaby świat, zresztą nie o to chodzi, ale jest to po prostu bardzo melodyjne kawałki, nowa płyta, które spokojnie mogą być puszczane w radiach i są nawiązania dla miłośników Lady Punk do wcześniejszej twórczości zespołu. Jeden z tekstów napisał Andrzej Mogielnicki, któremu zawdzięczamy większość tych mega hitów Lady Punku. No i bardzo cieszę się, że są, że trwają, czekamy na kolejne lata. A jeśli sięgamy właśnie do lat 80., bo myślę, że wtedy narodziła się legenda Lady Punku i te najsłynniejsze hity, które nucimy do dzisiaj, które zna cała Polska, jak długa i szeroka, to polecam przy okazji wywiad z Izabelą Trojanowską, a Leszka Gnońskiego, wydawnictwo Mando. No to jest właśnie, wolę i chcę pamiętać Izabelę Trojanowską w takim wydaniu, w takim imidżu, Romuald Lipko, Budka Suflera i postać z kosmosu, niż może aktorkę z Klanu, ale o wielu rzeczach w tej książce się Państwo dowiecie, przygodach, pasjach Izabeli Trojanowskiej, a potem można posłuchać, bo te piosenki jej z lat 80. Podaj cegłę na bohaterów, popyt miną i tak dalej, są wciąż świetne. Senookapi. Proszę Państwa, jeżeli chcemy uciec od tej codzienności depresyjnej, przytłaczającej, bolesnej niekiedy, to polecam tę książkę. Nowość wydawnictwa Otwartego, światowy bestseller. To jest podróż do skandynawskiej mitologii, ale dzieciństwa każdego, do baśni, która jest zarówno zabawna, jak i czuła, do powieści o dojrzewaniu, które jest przejściem pomiędzy narodzinami, śmiercią i w którym tym mocniej wybrzmiewa miłość. Mariana Lecki, bardzo serdecznie polecam. DVD. I tu również najpierw old school, a potem teraźniejszość. Pogranicze w ogniu. Ten serial tu po rekonstrukcji cyfrowej nie miał szczęścia. Powstał na przełomie dekady lat 90. i 80. Była transformacja, 89. rok. Interesowało nas wszystko, tylko nie seriale i to seriale, których akcja rozgrywa się w dalekiej wówczas, dla nas bardzo dalekiej przeszłości. Ale serial Andrzeja Konica po latach z wielkimi rolami Olafa Lubaszenki i Cezarego Pazury, tak naprawdę to były no, w mniejszym stopniu Olafa, w większym Cezarego Pazury, takie ich pierwsze ważne role, powstawał, był realizowany przez 3 lata, no i teraz wraca w kinie domowym od jakiegoś czasu i myślę, że jest to jeden z najrzetelniej zrealizowanych polskich seriali, taka jeszcze dawna szkoła seriali, jak wspominamy, Polskie Drogi czy Karierę Nikodema Dyzmy, to jest właśnie ten gatunek z wielkim pietyzmem zrealizowane odcinki, 24 odcinki, w sumie 1368 minut, długa podróż. Film, tak jak mówię, z Cezarym Pazurą i Olafem Lubaszenko w reżyserii Andrzeja Konica. Nowość w naszym jedynym niestety międzypandemicznym spotkaniu w cyklu Goście Łukasza Maciejewskiego, Małgorzata Kożuchowska wspominała o tym filmie Czyściec z Małgorzatą Kożuchowską, właśnie też ukazał się na DVD, polecam. Winyle. Firma MTJ, bardzo ciekawe rzeczy, z ogromnym entuzjazmem polecam Państwu Aja Gorę i Grażynę Łobaszewską, Sklejam się, bo to jest jeden z najlepszych głosów w polskiej muzyce w ogóle. Gdzieś tam przy okazji Trojanowskiej możecie sobie dorzucić, ja pamiętam tę płytę, miałem taki winyl, oryginał, teraz jest reedycja MTJ, wznowienie, wtedy to był absolutny szał, a dzisiaj wydaje się, że ta muzyka była jednak pomimo syntezatorów Casio lepsza niż nam się wydawało na przykład 10 czy 15 lat temu, czyli
debiutancki album Papadens z takimi hitami jak Pocztówka z wakacji, Kanał XO2, Panorama Tatr, Czy ty lubisz to, co ja? Ach, się uśmiecham szeroko, bo przecież znam na pamięć te utwory. Wtedy jeszcze nie było Pawła Stasiaka, tylko Grzegorz Wawrzyszak na wokalu, a potem założył zespół X-Dance, a kontrwokalistą był i grał na keyboardzie, był Konstanty Yoriadis. Seria The Best, czyli hity. Z jednej strony Andrzej Rybiński, nie tylko Nie liczę godzin i lat, ale wiele innych piosenek. Jak posłuchacie Państwo tej płyty, okaże się, że to wszystko znamy. I Stanisław Grzesiuk, Bal na Gnojnej. No i na koniec półeczka z literaturą. Bardzo ciekawe, niepublikowane dotąd wywiady. Miłość w czasach niepokoju. Dużo rzeczy o miłości w tym odcinku i to mnie bardzo cieszy. Józef Tischner. Bokser i śmierć. Opowiadania zebrane Józefa Hena, jednego z mistrzów, szczęśliwie wciąż żyjących, piszących, rocznik 1923 polskiej literatury. Jan Brzechwa powiedział po przeczytaniu tych opowiadań: koledzy panu tego nigdy nie wybaczą. Za dobre. Świetne rzeczywiście. Coś, co przydaje się nam teraz zwłaszcza, Wysyp wznowień był wiosną zeszłego roku, ale ponownie również ukazało się w pięknej edycji Państwowego Instytutu Wydawniczego Dżuma Alberta Camus. Nikt chyba mocniej, wyraziściej i trafniej nie opisał tego, co dzieje się zawsze, kiedy pojawia się zaraza. Jeden z moich ukochanych pisarzy, laureat Nagrody Nobla, autor również powieści przeniesionej na ekran przez Jamesa Ivory, Okruchy dnia, Kazuo Ishiguro. Jego pierwsza od Nobla powieść, Klara i Słońce, świat widziany oczami narratorki, rzeczywistość paralelna, książka o wielkiej sile emocjonalnej, świeża i przejmująca. Z klasyki jeszcze polecam Kaput Curzio Malapartego. Ktoś, kto widział, ja widziałem, jestem zachwycony, spektakl Capri w reżyserii Krystiana Lupy w Teatrze Powszechnym Warszawy. To jest właśnie w dużym stopniu adaptacja Curzio Malapartego, postaci fascynującej samej w sobie, pisarza, dziennikarza, publicysty. Podczas II wojny światowej Malaparte pracował jako korespondent wojenny Corriere della Sera. Zafascynował się ruchem komunistycznym, potem zyskał sławę jako pisarz antyfaszystowski. Kaput obok Skóry należy do jego najwybitniejszych osiągnięć. Kanoniczny reportaż z XX wieku. Postać Malapartego fascynująca, podobnie jak Tadeusz Dołęga-Mostowicz, a ukazał się właśnie biografia, wydawnictwo Iskry, Dołęgi-Mostowicza. Biografia napisana przez Jarosława Górskiego. Dołęga Mostowicz, autor Kariery Nikodemadyzmy, najpoczytniejszy pisarz XX wieku, postać trudna, skomplikowana, ambiwalentna. Wszystko to znajdziecie Państwo w tej książce. No taki król życia trochę się z tego wyłania. Królową i królem życia, to już ostatnia pozycja, byli Agnieszka Osiecka i Jeremi Przybora. To jest nowe wydanie listów na wyczerpanym papierze. Zobaczcie Państwo, jak pięknie, bo są faksymile listów również przygotowane przez przyjaciółkę Osieckiej do druku, Magdę Umer. No to jest oczywiście historia wielkiego romansu, wielkiego, kontrowersyjnego romansu Osieckiej i Jeremiego Przybory, ale dla nas lata mijają, zostają listy. Tak pięknie napisane, z takim szwungiem, z taką swadą, poetyckim temperamentem. No ale jeżeli pisze Osiecka do Przybory, jeżeli pisze Przybora do Osieckiej, często to są po prostu wiersze, no to nie mogło być inaczej. Znów cię straciłem z oczu, pisze w 64 roku. A w dodatku nalałaś mi w usta wody twoich jezior, nie przyjechałaś i nie mogę nawet przemówić do ciebie.
i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę zaczynać, bo bym nie skończył, bo to jest taka książka, od której po prostu nie można się oderwać, również dlatego, że jest pięknie wydana. Proszę Państwa, było miłości, skończyło się na miłości, miłości rodzinnej, miłości angażującej sercowo, obyczajowo. No i tego sobie i Państwu życzę na tę wiosnę. Miłości, miłości, miłości i jak najmniej smutku. Do zobaczenia, do usłyszenia.